Hej, hej, z tej strony Kaspi i jak coś, jesteśmy z powrotem w Hoju Czwórece, gdzie... No, będę teraz powoli kombinował jakoś tutaj nad rozwojem tutaj sytuacji i przygotowaniem się na atak na Józefa Stalina. No cóż. Weźmy sobie polski paramilitaryzm. Poprzednie wojny mogły nas ugiąć, ale nie pokonać. Powstaniemy znowuż poprzez odwagę naszych żołnierzy i przebiegłość naszych oficerów. Dobra. No oła, trochę mamy tutaj problem, ale zobaczymy, może się tutaj uda to trochę przewinąć. Nie za ciekawie to wygląda ogólnie na razie. Zerwi pakt. Aha, czyli wszyscy teraz zrywają ze mną pakt o nieagresji. What? Wait, what? What? Aha, okej. Intrygujące, wręcz powiedziałbym. Nie czaję tego. Dobra, tutaj tak. Dobrze, to teraz tutaj. A wiecie co? Inaczej. Jeżeli wy tutaj widzę, że chcecie tak się ustawić, to ja spróbuję inaczej. Zróbmy sobie tak. Wiem, że to będzie trochę chamskie, żebym zapisał teraz, ale spróbujemy tak, bo... What the fuck? Dobra, do końca tego tutaj to zobaczymy, może się coś uda z tym. Takie trochę dziwne, że Rumunia dostała tyle rzeczy i teraz chce wyjść. Well, no dobra, trochę problem. Dobra, niszczyciel na grom, walkie-dokie, tu 40 rok, to może bym sobie wziął tutaj coś, zaczął ogarniać. To weźmy sobie, ogarnijmy, no. Dobra, tutaj ustawcie się. Tutaj weźmy sobie pas. A, Sing Chang dołącza do Kominternu, no dobrze. Tutaj weźmy sobie więcej tych jednostek tutaj. Tak, jasne, komuna francuska. Tutaj weźmy sobie to i teraz tak jak ten, to weźmy sobie tu. Ostatecznie weźmy, zmniejszmy to i tyle, no bo na razie nie mam co zbytnio innego możliwości ze zrobienia, więc... Artylerię weźmy sobie. Takie trochę what the fuck, ale dobra, spróbujemy, może do Międzymorza może się dołączy komuna francuska i tyle. Zobaczymy, jak to wyjdzie ogólnie w praniu. Czy nie będę musiał powtarzać tego. Teraz atak i obrona, tutaj nie, to też nie za bardzo, szybkość planowania stra... Nie, bunkrów to nie, nocny atak to też nie, paramilitaryzm. Myślałbym, żeby to sobie wziąć, tego Aleksandra Szychowskiego. Trochę mocne myślę, że to może być.
Aha. Dobra, to weźmy wielki kryzys i tyle, usuniemy sobie. Gospodarka wojenna z dużą częścią kraju zmobilizowanego do wojny. Możemy wprowadzić zmiany gospodarcze i społeczne, aby wspierać armię. No, mamy 1,5 miliona, chociaż tyle dobrego. Bo mamy. Aha, dobra, tyle. Nie, to też nie. Tutaj, aha. Okej, okay, to sobie spokojnie poczekamy na tamte jakieś rzeczy. Więcej punkcików siły politycznej i tyle. Dyplomacja antyfaszystowska, aha, czyli bałtyckie rozwścieczenia, aha, tutaj to też, dobra. Nie no, nie mają żadnej tej, też trochę dziwne by było, żeby żądali od kogoś dołączenia się do frakcji. Chyba, że jak zaatakuje, to do ruskich się dołączą, co też możliwe być. Jest trochę średnie, ale może być. Kurde, coś mnie w gardle siedzi. Masakra. Dobra, zaatakujmy ich tu. Oh, god damn it. Nie ma bata, nie dołączę się po prostu. Komintern, oh my godness, dobra. Spaka! Cześć! Jak zresztą jeszcze raz wczytam sobie przed zaatakowaniem komuny francuskiej, bo to nie ma szans, żebym ja to zrobił. No i tyle, no, sorry baby, ale po prostu to jest takie średnio na jeża. Dobra, to teraz tak. Przestaniemy uzasadniać cel wojenny. No trudno. Ustawmy sobie linię obrony tutaj. I może tutaj weźmy. Dokonaj przewrotu. Wyślij. Aha, nie mogę. Weźmy tu i tu weźmy sobie. Może ustawimy tak. Spróbujemy tak zrobić, może to będzie lepszy pomysł, chociaż szczerze wątpię. Czy tutaj jeszcze jakaś jest doktryna wojskowa? Technologia, tutaj też nie. Deszyfrowanie. Dobra, czyli to już nie ma więcej tutaj, mogę pójść typowo w tamte rzeczy, dobra. Tutaj mamy 40, to szyfrowanie weźmy sobie. Aha, Węgry domagają się Transylwanii. Okej, okay, pomogę im, jeżeli będzie potrzeba. Czyli teraz, tak, zobaczmy sobie, gdzie tutaj jest coś bardzo ważnego. Ile mamy zespołów badawczych? Czyli ja bym mógł tu wziąć. Aha, wymaga spełnienia jednego z powyższych. Dobra, to weźmy sobie tak. W cyklomet pójdziemy. Z tym wynalazkiem szyfry niemieckie staną się jasnym tekstem. Żaden sekret się przed nami nie ukryje. No dobra. Dobra, tutaj tak. Artyleria, 40 rok to.
sobie już powoli. A weźmy sobie wydobycie, przygotujmy wstępnie. Okej. Też wstępnie zacznę już ogarniać sobie tutaj linię obrony, bo to będzie problem. Dobra. Okej. Coś takiego niech sobie będzie. Aha, wspólne jakieś czołgi, te tam mniejsza. Aha, tutaj. Aha, okej. Dobrze, czyli tutaj szybkość planowania, strata, szansa wsparcia, czas badań nad jednostką wsparcia. Jasne, weźmiemy sobie to. Dziękuję bardzo. Przemysł wojenny, polski militaryzm. Aha, czyli ja już tylko mam wiejskie bezrobocie z tych gorszych rzeczy. Dobra. Albo wiecie co, wy się tu ustawicie i na razie sobie tutaj was będę próbował jakoś przeciągnąć, chociaż to nie jest zbyt fajna informacja, ale niech będzie. Konnych, tak jak mówiłem, brygady kawalerii bym chciał sobie tutaj ustawić i tyle na razie. Lepsze karabiny, tutaj to weźmy przemysł sobie już przygotujmy wstępnie. Jak tutaj tylko to zrobić, bo ja na razie nie mam pomysłu żadnego. Tuwińska Mongolia i Xinjiang, czy Xinjiang, czy Dupa Maryja. Aha, czyli oni nie chcą nic tutaj się dołączyć. Oh my fucking god, to boli mnie. I to bardzo mnie boli. Nie. Pokers. Dobra, czyli tutaj na razie ja tam robiłem sobie demokratyczny przewrót w tamtym państwie. Może zrobię tak, że po prostu zaatakują siebie tam nawzajem, na przykład alianci z Kominternem. Trzeba będzie wykorzystać to wtedy. Ale raczej nie sądzę, żeby tak przyjemnie było. Ile ja tutaj tracę na szkoleniu? Nie, dużo. Dobra. Dobra, to teraz tak, tutaj na razie na wschodnią Polskę sobie ustawimy linię. Upadek Nankinu. Tutaj kauczuk jakoś za bardzo nie chcę tego tylko kauczuku syntetycznego brać. Dobra, czyli zaraz będziemy mogli wziąć sobie, o, bomba. Bomba kryptologiczna jest rozwojem cyklometru i pozwala nam odszyfrować stopniowo bardziej zaawansowane wersje niemieckiego szyfru Enigmy. Jasne. I jeszcze wtedy to sobie weźmiemy i to myślę maksymalnie i będzie spoko. Czy coś tutaj? A, tutaj jeszcze jest doktryna lądowa jedna. Dobra. Szyfrowanie, czyli ja tutaj to mógłbym sobie wziąć, czy tutaj idziemy w to sobie pójdziemy. Operacje pancerne sobie weźmiemy. A ty? Aha, nie wybrałeś żadnego sobie celu? Okej. Trochę zrąbałem, mogłem wziąć więcej od ruskich, więcej terytoriów, bym miał później mniejszy problem, ale no cóż. Bo tak, to tutaj te jakoś nie za bardzo, tutaj mówię, będę musiał rozpocząć plan 15-letni, będę musiał sobie ogarnąć i potem już będę mógł sobie tutaj kończyć inne rzeczy, ale najpierw to, to i tutaj jeszcze te rzeczy. No, już powoli tutaj większość rzeczy się kończy mi. Tyle wygrać normalnie. Aha, dobra, to na razie nie za bardzo tutaj.
weźmy sobie na razie sprzętu piechoty trochę, czy wyposażenia piechoty. Zmniejszmy tego, dodajmy troszkę tego, dobra? A, dobra, właśnie, chciałem tak się zapytać, ile ja kurde tu potrzebuję właśnie. Dobra, czyli w miarę to wygląda, tylko mówię, no będę musiał coś tu ogarnąć. Królestwo Węgier. Wy nie chcecie do żadnego paktu. No tak średnio to wygląda. Dobra, to tak jak mówiłem, chcę najpierw dodatkowy zespół badawczy. Dzięki rozbudowie przemysłu i infrastruktury możemy koordynować większą liczbę projektów badawczych. Weźmy ten pułk artylerii zmotoryzowanej, sobie dołączymy tu. A, spoko. Tutaj widzę, że to w miarę ok, wszystko idzie, bo ja mam, aha, w takim rozwoju 1000 artylerii, to za dużo. Operacja Z. Okej, oni nie mają nawet tego? Wow. Dobra, atak infiltracyjny, czyli zużycie zaopatrzenia. Okidoki. Etiopia, Unia Polsko-Litewska, Królestwo Czech i Królestwo Węgier. Dobra, więcej tutaj przemysłu, poproszę. What the? Do czwórki, do piątki na razie sobie ustawmy. Albo wiecie co, inaczej, tak sobie ustawmy i tyle. Dobrze. Tutaj całą tą linię przygotujmy sobie i tyle. Zobaczymy, czy to coś mi da, czy nie. O kurczę, jak to szybko idzie. Czyli w 5 dni poziom tego. Okej, zobaczymy sobie, bo na razie nie chcę też tak przekombinowywać już za bardzo. W jedną czy w drugą stronę. Ile jeszcze tutaj potrzeba do tego przewrotu? Aha, czyli jeszcze troszeczkę. Zobaczymy, jakoś tak średnio czuję się, żeby to zrobić, ale dobra. Dobra, dzięki. Linię montażową już mamy. To spoko. 41. Weźmy sobie wydobycie na poziomie drugim. Sobie trochę weźmiemy, przygotujemy już wstępnie całą gospodarkę, żeby już nie mieć problemu. Przynajmniej mamy 73 fabryki cywilne. Gospodarkę wojenną. Aha, dobra, to spoko. A. O! Węgry ogłaszają powstanie większego państwa węgierskiego, odzyskawszy ziemię odebrane Węgry na mocy traktatu Trianon. Miklós Horthy ogłasza, że od tej pory kraj będzie nosił nazwę większego państwa węgierskiego. Ma to na celu podniesienie prestiżu państwa węgierskiego w oczach świata, a także podkreślenie wielkości jego terytorium. Dziękuję bardzo. Aha, złamać radzieckie szyfry to jeszcze nie. Modernizacja armii. Nowoczesna broń dla współczesnych mężczyzn. Dziękuję bardzo. To weźmy sobie to. Weźmy więcej wydobycia. Wow. Mm-hmm.
O, weźmy tutaj te czołgi. 9 TP harta. Okej, już mamy taki poziom fortyfikacji tutaj. Wow. Zobaczymy sobie, czy to wyjdzie dobrze, czy nie. Dobra, przesuniemy sobie to. Na razie chcę forty piątki sobie wszędzie ustawić. Wiem, że to trochę takie głupie, ale niech będzie. Zobaczymy, może mi się uda to ogarnąć tak jak teraz jest i tyle. Atak infiltracyjny, to teraz tak, tutaj taktykę nocnego, szturmu nocnego nie chcę, to weźmy sobie klasę piorun. Polski niszczyciel klasy piorun był brytyjskim niszczycielem klasy N, zbudowanym dla polskiej marynarki wojennej na uchodźstwie, zatwierdzony w 40 roku, ważył 1770 ton oraz posiadał przyzwoitą prędkość i niezawodność, uzbrojony w główne uzbrojenie 6 dział 120 mm oraz 5 wyrzutni torped 533 mm, przyzwoite uzbrojenie przeciw okrętom podwodnym oraz najnowsze brytyjskie radary i sonary. Dobra. Dobra, czyli jeszcze jeden tutaj i przesuniemy sobie to na sam dół. Bo co tutaj mamy? Nie, to nie potrzebuję. To mógłbym sobie wziąć. Czas badań, szybkość oddowy, poparcie dla demokratów. Nie. Fascynacja lewicowa, tutaj, oh my goodness, ile tego tutaj jest. Tempo budowy fabryk cywilnych, aha, czyli nie za bardzo tutaj jest ciekawych rzeczy. Modernizacja, czyli czego tutaj, holowaną artylerię i wyposażenie piechoty. Okej, okay, spoko. Dobra, tutaj ładnie już przechodzicie sobie niżej. I tak jak mówiłem, na razie chcę sobie dokończyć całą tutaj tą sprawę i ciul. Teraz weźmy może sobie... umocniony obszar obrony... umocniony obszar sarny. O, trzeba podjąć kroki, by zapewnić bezpieczeństwo przedmościa rumuńskiego. Samoloty szturmowe, żądaj gwarancji. Aha, jasne. Produkcja lotnicza, produkcja okrętów, Legion Czechosłowacki? What the fuck? Aha, dobra. Good job. Dobra. Czyli tutaj setka. Nie. Dobra, pułk artylerii weźmy sobie, dołączmy tutaj. To będzie taka jakaś armia po prostu bardzo mobilna, bardzo. To weźmy może sobie na razie od ciebie, weźmy sobie, żeby tam dodatkowe ataki były. Boję się trochę tego, kurde, wykonywać takich akcji tutaj, ale dobra. Zabezpieczenie Bałtyku, aha, czyli oni i tak będą mnie chcieli sami zaatakować, więc... czy tak, to już jeden short. Poproś o wsparcie, to teraz tak, wszystkie te jednostki. Poprosiłbym już na nowy teatr i ustawmy sobie tu.
Wy sobie na razie idźcie tutaj, przeszkolimy was, poprosić o wsparcie was również. Teraz tak, tu i tu, teraz tutaj i reszta armii tutaj, dobra. I wy sobie weźcie... Liz Bagin, to nie alpinisty, alpinisty weźmy sobie, czy nie? O, Antoniego Schillinga sobie weźmy, tak dla pewności. Aha, coś mi się to wyskakiwało, że chyba komuś brakuje jakiejś rzeczy, ale dobra. Wilno, Wilno, Wilno... chwila. Tu jeden poziom, 6, o. Tu na razie sobie przygotujcie się, tak. W miarę to wygląda, nie jest jeszcze jakoś super tragicznie. Umocniony obszar Sarny, to tak spoko. Tutaj bym sobie myślał, żeby wziąć sobie, o, plan 4-letni. Musimy zaplanować rozbudowę naszej infrastruktury, żeby zaopatrzyć nie tylko nasz obecny przemysł, ale także przyszły. Spoko. Dobra, czyli ja bym chętnie jeszcze sobie ustawił dwie fabryki wojskowe. Dobra, lećcie mi niżej, już mi nie potrzeba tyle tego. O, dobra. I lećcie dalej. Dobra, więcej, 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 więcej. Tu potrzebujemy jakoś tak ustawić się na wszelki wypadek, bo to nigdy nic nie wiadomo, co się może zdarzyć. Dobra, czyli tu jeszcze to bym poprosił, żeby więcej zasobów wyciągać. Tak, weźmiemy to i usunę sobie całkowicie bezrobocie, albo też wezmę sobie trochę tutaj rzeczy stąd. Zobaczymy. Piechoty tutaj, a tutaj poproszę sobie tutaj to. No. O kurczę, ale ty tutaj idziesz, chłopie? Uważaj, bo zaraz jeszcze ci tutaj przygonią wszystkie produkcje. Dobra, co tutaj mamy? Więcej przemysłu już mi nie potrzeba, to poproszę to. Taktyka nocnego szturmu. Tutaj na razie, tak jak mówiłem, nie potrzebuję nic. Teraz tak, te dwie rzeczy tu poproszę. Teraz tak, dwa te oddziały tutaj. Żeby już nie mieć te pułki artylerii zmotoryzowanej, żeby one tutaj poszły mi w jakąś konkretną miejscówkę. Dobra, lećcie mi tutaj. Harty, no dobrze, to spoko. 41. Weźmy sobie, o, dywizje górskie. Czołgi, 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 czołgi. Czołgi, ulepszajmy czołgi sobie, to jest bardzo istotne. Tutaj, czołgi lekkie, chodźcie mnie tu. Wyniżej przesuńcie się. Tutaj mamy już cały przemysł, 42, to jasno, to weźmy sobie już tutaj zaawansowane maszyny liczące. Aha, Francja wypowiedziała wojnę temu. I dobrze im tam. Plan 4-letni, dobrze, to teraz... O,
Dobra, mniejsza z tym. Na razie jeszcze nie chcę tutaj za bardzo tutaj innych rzeczy kombinować, ale weźmy sobie o rozbudowę nowych miast. Nie wystarczy, aby miasta mogły się rozwijać. Muszą być również wspierane w celu osiągnięcia pewnego potencjału. No cóż, skończmy może już na tym odcinek. Aha, i w następnym odcinku już stuprocentowo komputer zacznie mnie już atakować, więc no cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie pewnie decydował o tym, czy wygram, czy nie, więc hej, hej!